27 października wspominamy błogosławionego Piotra Ortiz de Zarate, prezbitera i męczennika. Piotr urodził się 29 czerwca 1622 roku w San Salvador de Jujuy w północno-wschodniej Argentynie. Pochodził z zamożnej i wpływowej rodziny, był wnukiem jednego z założycieli pierwszych osad w Jujuy i odziedziczył fortunę w ziemi i pieniądzach. W wieku 22 lat Piotr ożenił się z kobietą pochodzącą również z bogatej rodziny. Był ojcem dwóch synów. Niestety po 9 latach małżeństwa został wdowcem. Zapewnił utrzymanie dzieciom, a sam zaczął przygotowywać się do przyjęcia święceń kapłańskich. Po kilku latach został księdzem, a potem proboszczem w Jujuy. Znany był jako pobożny kapłan. Podejmował wiele praktyk pokutnych. Miał bardzo dobry kontakt z przywódcami wspólnot tubylczych, potrafił też pertraktować z przedstawicielami władz hiszpańskich. Jego pragnieniem było ewangelizowanie rdzennej ludności w Chaco. W tym celu podjął współpracę z misjonarzami jezuickimi. Piotr zwrócił się do władz hiszpańskich i do miejscowego księdza biskupa z prośbą o zgodę na zorganizowanie wyprawy misyjnej w ten region. Udał się tam z dwoma innymi jezuitami. Wyruszyli oni z Jujuy 18 października 1682 roku. Ksiądz Piotr sam pokrył wszystkie koszty wyprawy. W obrębie lasów Chaco założyli dwie osady, Santa Maria i San Rafael. Tubylcy sprawiali wrażenie przyjaznych, ale w następnym roku, 27 października, napadli na misjonarzy i z okrucieństwem ich zamordowali. Ksiądz Piotr zginął z rąk pogan z nienawiści do wiary 27 października 1683 roku w Argentynie. Miał 61 lat. Beatyfikowany został 2 lipca 2022 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie błogosławionego męczennika Piotra, dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twoich męczenników umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłosierny.